Mówi się, jest takie powiedzenie, kopać jak koń, ale konie to są z reguły takie płochliwe zwierzęta. Czy połączenie właśnie Mariusza Pudzianowskiego, byłego strongmana, fightera MMA, z płochliwymi zwierzętami? Skąd się w ogóle taki pomysł wziął? Ze zwierzętami ja cały czas do czynienia mam. To akurat i dwa psy mam, jeszcze inne zwierzęta u siebie mam. A tutaj to połączenie pożytecznego z biznesem też akurat pewnego rodzaju. No, akurat tego konia ja dosiadał nie będę, bo jestem za wielki. Chłopaki, którzy dosiadają go i trener, no to no, skromni ludzie po 50 kg, no i nie mogą być, no jednak na takich wyścigach, no nie może taki koń dosiadać. Ja to mogę dosiadać jakiegoś dużego, grubego wałacha, żeby się nie zalarował pode mną. Okej, okay. Wspominamy tutaj imię twojego konia, Betfan, ale wspomnijmy też o bukmacherze, od którego się to tak naprawdę zaczęło. Jak wygląda ta współpraca? Skąd to się zaczęło? Kogo to był pomysł? To wszystko akurat o zakupie konia był to mój pomysł. No i jak zakup konia, wyścigi, akurat już celem zakupienia tego konia był udział w takich wyścigach, dlatego że lubię wyzwania, lubię rywalizację, no a już po malutku moja kariera dobiega końca, więc ja zawsze sobie coś wymyślę. No i jak już wiedziałem, że już tego konia zakupię, akurat mam znajomych, którzy zajmują się zakupem takich koni i oni są ekspertami i powiedzieli, że warto w tego konia zainwestować, więc ja powiedziałem, tak, bierzemy, kupujemy go i licytowaliśmy go w Anglii, jedna, druga, trzecia i na telefonie siedzimy, licytujemy, no i dobra, wziąłem. Później, jak już tego konia miałem, nic się nie odzywałem, no to z firmami różnymi sobie rozmawiam, jedną, drugą, no i doszliśmy do wniosku, że no Betfan, dlaczego by nie, no i fajna współpraca zaczęła się nam układać, no i dzisiaj debiut mamy. Okej. Okay. Czyli ostatnie słowo, w wyborze konia należało, Mariusz, do ciebie. Oczywiście, że wybór konia należał przede wszystkim też do mnie, może nie do końca do mnie, ale bardziej do ludzi, którzy się tym zajmują. Do trenera, no jest to naprawdę fachowiec, więc on mi podpowiedział, w tego konia warto zainwestować, a że ja lubię ryzyko, no i wiadomo, że akurat w biznesie sobie radzę doskonale, i w transporcie sobie radzę, i restauracje mam, i różne interesy, więc mam kilku doradców, no i doradzili, bierzemy tego konia w ciemno. No i potem już, jak już była pewna cena, no to mówię, bierzemy tego konia. No i jest już tutaj u nas. Opieka nad koniem bywa absorbująca, jest absorbująca, nie przeszkadza ci to w treningach na przykład do nadchodzącego KSW? Nie, nie jest, dlatego że ja w Warszawie praktycznie codziennie jestem, więc 3 razy w tygodniu tutaj przyjeżdżam. Mam akurat ludzi, którzy zajmują się trenowaniem tego konia. Codziennie 6 dni w tygodniu ma treningi, tak. Powiedzmy, dla mnie to troszeczkę na początku było dziwne. No mówię, rozgrzewka te 20 minut, 30 minut rozgrzewki ma. Pochodzi sobie troszeczkę w kółku, potem 3 minuty biegu i to jest cały trening. I to wszystko dla niego jest. Mówi, no tak, no i potem w tak zwanym karuzelę go się zaczepia po takim 3-minutowym biegu, no i on sobie chodzi, odpoczywa, ja mówię, no i co jeszcze mu może damy, nie? A trener do mnie mówi, Mariusz, jeszcze musi masaż myć. No to ja mówię, nie, dobry jest, on ma lepiej ode mnie. Jak przygotowania do KSW? Nadchodzi ta kolejna gala w Zagrzebiu, w którym będziesz main eventem. No zgadza się, za 6 tygodni już coraz bliżej, z dnia na dzień ten czas ucieka. Ja już jestem akurat w treningu, trenuję, tak jak już powiedziałem, w mediach społecznościowych. Nie będę trenował już na 100%, dlatego że ta moja ambicja czasami gubi mnie, no i potem to ciało już dostaje troszeczkę po uszach, a w zawodowym sporcie już jestem ponad 20 lat, więc teraz sobie powiedziałem, trenuję na 80%, wyjdę niedotrenowany, nie chcę po prostu trenować już na 100% na maksa. Oczywiście, że będę trenował systematycznie, uczciwie, ale już nie będę trenował pod gwizdek. Powiedzmy, jak ktoś mi podszyje, trenuję dotąd tylko i koniec. Widzę, że już jest zmęczenie, dziękuję dosyć. Organizm sam mi wyśle sygnał, możesz to pięterko wyżej iść, ale już nie, tak jak było na treningu, Mariusz, musisz, nieważne, że na czworakach Mariusz szedł. Nie, dzisiaj już Mariusz nie będzie szedł na czworakach. Bo 10 lat niedługo mija, nie wiem czy wiesz, od twojej pierwszej walki w MMA z Marcinem Najmanem. Czujesz już w kościach, że to zdrowie już coraz mniej ci pozwala? Nie, nie czuję tego zdrowia, tylko jestem świadomym człowiekiem biologii i anatomii, na co człowiek sobie może pozwolić. Każdy wiek ma swoje prawa. 20-latek ma swoje prawa, regeneruje się, śpi na ławce i tak jakby nigdy nic nie było. Gdy miał się 25 lat, po prostu sięgam, po prostu zamykam oczy i widzę siebie. Jechałem gdzieś tam całą noc, przespałem się na ławce po prostu, no i wygrywałem zawody. 30 lat, no i mając już 40 lat, tak jak ja teraz mam, coraz po prostu trenować, trenuję się, ale wolniej człowiek się regeneruje, więcej czasu potrzebuje na odpoczynek. Już takiej dawki treningowej nie zrobię, jak miałem 25 lat. Patrzyłem sobie notatki, bo wszystkie te notatki z treningów mam. 2 godziny trenowałem, na drugi dzień 2 godziny. Gdybym dzisiaj zrobił 2 godziny naprawdę bardzo mocnego treningu, na drugi dzień chodzę już połamany, więc troszeczkę trzeba z tych obciążeń zjeżdżać. Trenować systematycznie, no ale każdy wiek ma swoje prawa, powiem teraz tak.